Szalom kochani, dzisiaj ostatnia część Talmudu, wywodach o Talmudzie. I chciałabym dzisiaj zrobić wywody Talmudu na temat sądownictwa. Wspominaliśmy, że Talmud jest głęboko osadzony w Piśmie Świętym. Nakazy Piśma są bezdyskusyjne. Dotyczy to z jednej strony fundamentalnych dziedzin życia, stosunków międzyludzkich, a nakazy i zakazy pisma są jednoznaczne. Łączy je generalna idea: stosunki między ludźmi winny wspierać się na żelaznym fundamencie sprawiedliwości. Nie może być ucisku człowieka przez człowieka, czy czyjejkolwiek przewagi opartej na zwycięstwie zła nad dobrem. Mówią o tym przykazanie dekalogu, jego nakazy i zakazy, mówią rozproszone w piśmie zasady broniące słabych przed silnymi, wdów i sierot i obcych, to jest nie Żydów, żyjących wśród Żydów. Powtarza się napomnienia dotyczące obowiązku szacunku wobec rodziców. Wszystkie te inne zasady współżycia między ludźmi były przedmiotem rozważań, deliberacji, rozstrzygnięć w uczelniach talmudycznych. Praktycznie ich wdrażanie i karanie osób naruszających ogólnie przyjęte zasady postępowania należało do sądów. Zawód sędziego i działania sądowe były w powszechnej estymie. Kierunki działania sądów były od dawna utrwalone w piśmie. Fundamentalną zasadą wielokrotnie powtarzaną było: sąd i jego wyrok muszą opierać się na sprawiedliwości. Nie będziesz orzekał niesprawiedliwie, nie będziesz miał względów ani dla biednego, ani dla możnego. Sprawiedliwie będziesz sądził swego bliźniego. Setki lat po nadaniu Tory, w okresie upadku państwa izraelskiego i judzkiego w niewoli babilońskiej, wołanie o sprawiedliwość i sądy sprawiedliwie podejmują prorocy. Słuchajcie mnie, wy bojownicy sprawiedliwości. To jest w Izajaszu 51:1. Moja sprawiedliwość będzie na wieki. Izajasz 51:8. I grożą zagładą, jeśli niesprawiedliwość, nieprawość nie zniknie z życia narodu. Przed ponad 1000 lat, od zburzenia pierwszej świątyni do zamknięcia Talmudu 568 roku przed naszą erą do 500 roku naszej ery, walkę o zwycięstwo zasady sądów sprawiedliwych podejmują początkowo obok proroków mędrcy Talmudu. Byli oni nie tylko uczniami, ale i sędziami, a ich uczelnie nie tylko siedliskami nauki i modlitwy, ale jednocześnie i gmachami sądowymi. Problemy sprawiedliwości i sądów sprawiedliwych są roztrząsane w uczelniach niepodległej Judei, w Sanhedrynie Jerozolimskim, po zburzeniu państwa i drugiej świątyni 70 rok w Akademii w Jawne, zaś po upadku powstania Bar Kochby w 135 roku w Akademiach Uszy, Seforis i Tyberiady. Kontynuowano je na wygnaniu w uczelniach i akademiach babilońskich. Druga Judea w miejscowościach Sura, Naheryda, Pumpatyda, ogniska powstania Gemary. Problem sprawiedliwości i wymiaru sprawiedliwości, roztrząsany jako jedyna z wielu spraw ważnych, zajmuje wśród nich miejsce poczesne, stojąc się źródłem praktycznych zaleceń działań. Pojęcie cedek, sprawiedliwość, jest semantycznym korzeniem i źródłem dla cedeka, które może oznaczać w zależności od kontekstu sprawiedliwość, dobro, dobre uczynki, uczciwość, prawość, łagodność w postępowaniu z ludźmi, jałmużnę itd. Ten rozszerzony zakres pojęcia sprawiedliwości obserwowany już w piśmie jest przedmiotem szczególnych roztrząsań w Talmudzie. Znamienna jest propozycja ekumeniczna, sprzed 1700 lat, dokonana przez anonimowego mędrca na podstawie wersetu pisma i zawartego w nim pojęcia cedek. Odzieją się sprawiedliwością cedek twoi kapłani i radować się będą uwielbiający cię. Psalmy 132, 131:9. I oto mędrzec Talmudu, biorąc ów werset psalmów,
za punkt wyjścia i zarazem traktując jako uzasadnienie swoich rozważań, wysuwa tezę, że owymi kapłanami odziewającymi się w sprawiedliwość są sprawiedliwi wśród narodów świata, którzy w życiu doczesnym są kapłanami świętego błogosławionego, jak na przykładzie Antonius i jego towarzysze. Uzasadnienie tezy przez powołanie się na źródło, werset, jest dyskusyjne, lecz nie przyznać dobrej woli anonimowemu mędrcowi nie można, a dla Tanaitów i Amoritów, jak widać z powyższego, droga do dialogu ekonomicznego była sprzyjającym okolicznością i bardzo otwarta. Problemami sprawiedliwości i pełnieniem w praktyce tej sprawiedliwości poprzez sądy zajmuje się specjalny traktat Sanhedrin, czwarty w kolejności w porządku czwartej Miszny. Traktat składa się z 11 rozdziałów, a w nich znajdujemy rozważanie postanowienia halacha dotyczące poszczególnych rodzajów sądów. Sąd talmudyczny nie orzeka nigdy w jednoosobowym składzie. Nie wydaje też wyroku skazującego na podstawie zeznań jednego świadka. Problem świadków zajmuje podczesne miejsce w rozważaniach. Zalecana jest najwyższa ostrożność przy ich przysłuchiwaniu. Fałszywi świadkowie są w najważniejszej pogardzie, są godni, by ich rzucono psom na pożarcie. Ostro potępia się rzucanie podejrzeń na osoby niewinne. Oszczercom grozi się karą ziemską, chłostą i karą nieziemską, zasłaniem na nich choroby przez Boga. Przestrzega się skrupulatnej pełnej równości stron w procesie. Nie może na przykład jeden długo gadać, a drugi być ograniczony w czasie, jednej siedzieć, a drugi stać. Nie może też jeden na rozprawie pojawiać się w łachmanach, a drugi w bogatych szatach. Nie można rozpatrywać sprawy pod nieobecność jednej strony. Dla trybunałów składających się z bogobojnych sędziów jest oczywiste, że cuda nie są świadectwem w sądzie. Wysokie są kwalifikacje wymagające od sędziego. Musi on być nieskazitelny, mądry, skromny, bogobojny, a sędzia w Sanhedrynie winien znać 70 języków, by nie być zmuszony polegać na tłumaczach. Nie może też być zgrzybiałym starcem, eunuchem, bezdzietnym ani okrutnikiem. Zaleca się najwyższą ostrożność wydawania wyroku śmierci. Na karkach Talmudu stwierdzenia, że sędzia nie może być okrutny, to reminiscencje zwycięstwa łagodnego i dobrotliwego Hillela. Głęboki szacunek, nawet miłość do osoby Hillela przetrwały wieki i trwają po dzisiejszy czas, objawiając się tym, że od niepamiętnych czasów wielu chłopcom żydowskim nadaje się imię Hillel. W sądzie, dla którego najważniejszym nakazem było wymierzanie sprawiedliwości, sędzia nie mógł kierować się emocjami, a więc ani nienawiścią, ani litością. Kochaj bliźniego jak siebie samego. Levitikus 19, wers 18. Zdarzyło się, że kiedyś obcy przyszedł do Szemaja i rzekł: doń, nawróć mnie na waszą wiarę, ale pod jednym warunkiem, że nauczysz mnie całej Tory w takim czasie, w jakim ja zdołam ustać na jednej nodze. Szemaj wypędził go z gniewem, przyszedł więc do Hillela, a ten go pouczył po prostu: nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Oto cała Tora, reszta to tylko komentarz, idź i ucz się tego. To są malutkie, krótkie nawiązania do Talmudu. Oczywiście Talmud dedykuje swoje rozważanie życie po zagrobowym. Talmud dedykuje rozważanie pracy. Talmud dedykuje swoje rozważania oczywiście małżeństwie i wszystko to, co
jeżeli chodzi o życie ludzkie, o życie społeczne, o życie polityczne. Mój komentarz do tego jest taki. W Biblii mamy tak zwany test w 5 Mojżeszowej 4, werset 2. Cytuję teraz. Nie dodawaj do słowa, które ja wam nakazuję, ani z niego nie ujmujcie, abyście przestrzegali przykazań Jahwe, waszego Boga. Jeżeli czytamy Biblię i studiujemy ją, musimy bardzo dokładnie zważać na to, by przez interpretację i przez swoje czasami rozmyślenia, a w tych rozmyślaniach kontrowersje, żebyśmy do tego, co w Biblii napisane, czy w Słowie Bożym napisane, nic nie ujmowali, ani nic nie dodawali. Tak samo pisze w objawieniu, że kto ujmie albo doda cokolwiek do tego Słowa Bożego, nie będzie w Królestwie Bożym. Także ja uważam, że Talmud jest historycznie niesamowitą, wielkim opracowaniem dziejów ludzkości. Ale z drugiej muszę powiedzieć, że Jeszua właśnie walczył z Sanhedrynami, walczył z faryzeuszami, z sedeceuszami, bowiem oni nakładali na człowieka wiele jarzm. Tory ograniczali płotami, przez to był Talmud, przez to różnego inne dzieła i coraz to więcej ci ludzie byli zniewalani do robienia rzeczy, które w ogóle w Torze nie pisze. A Jeszua powiedział, Jezus Chrystus powiedział, moje przykazania nie są ciężkie. Jeszua jest na przykład Panem nad Sabatem, nad Szabatem. I dlatego dla mnie bardzo interesujące jest to, że Talmud istnieje i podziwiam historyczne przekazy Talmudu, ale niestety nie opieram się na Talmudzie, bowiem my mamy dokładnie Torę, to co pisze w Torze i to co oczywiście przekazał nam sam Jeszua, bo powtarzam jeszcze, że w czasach Jeszuły nie było Nowego Testamentu. Był Stary Testament i Jeszua opierał się, Jezus Chrystus opierał się na Starym Testamencie i tłumaczył z proroków i tłumaczył z ksiąg mojżeszowych. Dlatego ten test z 5 Mojżeszowej rozdziału 4 i wersetu 2 jest bardzo ważny. Powtarzam jeszcze raz. Nie dodawajcie do słowa, które ja wam nakazuję, ani z niego nie ujmujcie, abyście przestrzegali przykazań Jahwe, waszego Boga. To jest mój komentarz. Oczywiście jestem pełna podziwu dla tych wszystkich, którzy przez tyle wieków ten Talmud pisali, ale oczywiście jestem tą, która chce nakazy boskie mieć w sercu i oczywiście świadectwo Jezusa Chrystusa, Jeszuły HaMashiach. To jest mój ostatni odcinek o Talmudzie. I do następnego razu zobaczymy, co będzie ważne i co trzeba będzie opanować czy skomentować. Życzę wam bardzo dobrego i błogosławionego tygodnia. Do następnego razu. Shalom. Wasza Liwa.